Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Diablo 2. Tak, będziemy dalej chodzić po grobowcach. Zostało nam 5, z czego jeden ten główny. I tutaj wchodzimy do kolejnego, żeby szybciutko poruszyć z tematem. No to lecimy. Przede wszystkim zamieniamy się. A, brakuje nam jednego wilka. Brakuje, mamy 3, tu mamy tak, tak. No to lecimy. Chodzi o to, że w tych wszystkich grobowcach, które nie są grobowcem Kalrasha, możemy zawsze znaleźć jakiś przedmiot. No i przede wszystkim zawsze będą punkty doświadczenia. A to dosyć istotne. Im więcej punktów doświadczenia zbierzemy, tym lepszy level oczywiście, nie? To chyba jest logiczne. Okej. Ja sobie poczekam. Popatrzymy, co się tam działo. Szkoda, że jeszcze nie mogę tym druidem strzelać. Bo to było już było chyba za bardzo przekroczone. Taki druid jak jest w Runes of Magic. Tam nie mogę się zmieniać w niedźwiedziołaka, ale mogę leczyć i mogę dobrze bić. Na odległość oczywiście. Dobra, wchodzimy tam powolutku. Ci już będą teraz tworzyć cały czas nowe szkielety, więc trzeba się ich pozbyć najpierw. O, jednego wilka mi zabili. Buteleczki, buteleczki. Tak, buteleczki też trzeba sobie jakieś zebrać, jak będą. Do leczenia. O, jest ekstra leczenie. Jeszcze kasa. Jak to mogłem przegapić? Idziemy teraz tu. O, jakiś rzęzibrzuch się pojawił. Którędy on przyszedł? Nie otwierałem tu drzwi. Są kolejne drzwi z jednej i z drugiej strony jeszcze. Dobra, to pójdziemy w takim razie do tych. Coś czuję, że będzie można zrobić takie kółeczko tutaj dookoła. No, wpadajcie koledzy. Imprezka się zaczęła. Można coś przegryźć. Jednak powinienem się trzymać troszeczkę z tyłu. Dać im się zabawić, a potem wkroczyć i dokończyć całość.
kolejne drzwi przed nami. Wszyscy są? Można zaczynać? Oj, dużo tych szkieletów tutaj, ale wilki tutaj lubią takie rzeczy. Kości to, nie? Ej, ale bitego, a nie trupa. Wziąłem coś, czego miałem nie brać. A łuk? Ten łuk. To niby magiczny, ale... jakiś taki dupani. Dobra, niech będzie. Sprzedamy go tak czy siak. Kolejności. I to. A mikstura leczy. Kolejny pierścień. Nadkruszony ametyst. Ametyst co daje? Kruszczy do siły i ewentualnie do obrony przy tarczach. Skuteczność ataku. Dobra. Kolejne drzwi. I kolejna zabawa. Tym razem rzęzi brzuchami. Dobra, ale widzę, że z tamtej strony jest ten gałgan. Trzeba się go pozbyć. Jeszcze jest, to idziemy jeszcze tutaj. A, bo tutaj będzie popór. Czyli tak jak mówiłem, zrobimy kółko. Oj. Ten tutaj przez ścianę skrzesza. Ja ci dam. Zbieramy coś, nie coś. Coś zebrałem, chyba buteleczkę. Tak jest. A, wywalę to. Nie będę tego nosił. Cofać. Tak myślę. I to bardziej. No nie, już ta trucizna przestanie działać. Maksymalna wytrzymałość. Połowa czasu trwania zamrożenia. Ani jedna, ani drugie mi niepotrzebne. W tej chwili. Bardziej na trucizny by się przydało coś. O, i mi tak pozabijali tu wszystkich. Serio? Serce rosymaka. A, jest. Trującego na myśl. To mi było potrzebne. Żeby mnie coś leczyło.
Mikstura leczenia. Mikstura many. Większa mikstura, mikstura leczenia. Zwój identyfikacji. Lekka mikstura leczenia. Dobra, weźmiemy te mikstury leczenia lekkie też. Bo się przydają czasami. I teraz bardziej niż wcześniej. Dobra, idziemy dalej. Tu gdzieś chyba skrzynka powinna być. O właśnie, bo się świeciło. Dobrze widziałem. I co my tu mamy? Ciekawa zbroja. Mikstura leczenia. Mikstura leczenia. Kasa. 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 No i to chyba będzie wszystko, tylko tam jeszcze jedna komnata nie ogarnięta. I tyle z trzecich, znaczy trzeciego grobowca. Czyli zostaną nam cztery. Jednego minka nam zabili. Przez zamknięte ściany przechodzą. Widzicie? Widzicie? Widzicie to? Drzwi są zamknięte, a oni przechodzą. Co to ma być? Teraz otworzyłem dopiero drzwi. No coś z tym moim druidem słabiutko. Nigdy nie przypominam sobie, żeby miał takie problemy. Ale też dawno nie grałem w Diablo 2, więc może dlatego tego nie pamiętam. Jestem przyzwyczajony do tych nowszych gier, gdzie wszystko jest łatwiejsze teraz. Tak, winoroś idzie. Zabijaj te znaczy zabijaj w sumie. Rozwalaj te zwłoki, co tylko mi tutaj przyjdzie. Więcej życia. To coś dla mnie. Jak jesteś przeciążony? Aha, bo buteleczek tu mam trochę. Tak. 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 I tak na razie. To tu. Mam ćwiekowaną jakąś. Obrona 33. Obrona 32. Czyli taka sama w zasadzie, tylko że tu mamy jedno miejsce na klejnot. Dobra, w takim razie sprawdźmy co to, a w sumie to mamy. Czas działania trucizny zmniejszono o 25%, czyli tak niewiele lepsza od tego.
Jeszcze gdybym dał klejnot się do tego, to może by coś z tego było coś lepszego. Dobra. Zobaczymy później, jak będziemy w mieście. Tu mamy miejsce na coś. Dobra, a tu mamy do zabrania poroże. Kasiurka. Miksturę leczenia bierzemy, bo te miksturki jednak się tutaj przydają w tych grobowcach mimo wszystko. A teraz częściej muszę korzystać z mikstur, bo tak szybko życie spada. Dobra, plecak mam zapełniony, więc czas będzie iść do miasta, do Ludgolę. Akurat żeśmy zakończyli ten grobowiec, więc wszystko się dobrze składa. Czyli do Ludgolę polecimy. Nie noszę już nic więcej. No przecież nie kazałem ci tego zabierać. Do kanionu Maga. Dobra, tutaj gdzieś jest ten. Więc szybciutko do Ludgolę. Zidentyfikować przedmioty. Coś tam ewentualnie zmienić. Gdzie to jest? Tutaj. Ludgolę. I lecimy. Identyfikacja i te sprawy. Sprzedaż. Pozdrawiam cię. Para. Niechaj twe serce będzie błogosławione. Dobrze, to sprzedam w takim razie. Chociaż z drugiej strony może to być lepsze niż tamto. A co to mi daje? Plus do zbroja cyklonu, tylko dla druida. Nie używam takiego, co jest zbroja cyklonu. Jest coś takiego? Przywraca jeden punkt wytrzymałości na 33 sekundy. Czyli tak naprawdę nie jest mi to potrzebne. To szkoda. Ma 22 punkty obrony. No tu mam plus 2, to niedźwiedzie działaka. Ja wiedziałem, że ta gra mnie nie lubi. To sprzedajemy, to sprzedajemy. Plus 15 maksymalna wytrzymałość. Połowa czasu trwania zamrożenia. Dobra, sprzedajemy to. Co z tym zrobić? Nie no, sprzedam to, no bo zbroi cyklonu i tak nie będę używał. Zastanawiam się tylko nad tym. Dobra, damy jej tą zbroję. Dzięki. Dzięki. Tak, o jeden, ale ma też o połowę zamrożenie, tak? Nie, trucizny. No to też dobrze. Dużo trucizn mamy w tej chwili, więc może się jej przydać. To sprzedać. Zostawimy to sprzedać. Kasiurkę do kuferka. No i czas lecieć dalej. Kanion Maga. Czyli mamy tak, jedna i druga jest już ogarnięta. Idziemy do trzeciej. Tu gdzieś powinno być wejście do trzeciej, jest. Okej.
powiedz. Ten paskuda tyle obrażeń zadaje po prostu. Sarkofag już trzeba odejść, bo biją. $119. 50 zł. I lecimy tutaj, bo tutaj już ktoś znowu wskrzeszy. Przydałby mi się już pas na 3 takie opcje, a nie tylko 2. Przynajmniej mam chwilę na to, żeby się napić kawki. A wilki robią swoje. W sumie to tak patrzę, pasek z doświadczeniem też leci. To można sobie tak postać. Ten będzie wskrzeszał. No, tylko pilnować, żeby się wilki cały czas były. Bogaty hełm. O, może teraz wpadnie jakiś taki akurat w sam raz dla mnie. Rogaty hełm. Rogaty hełm. A, to nie, to jest dla barbarzyńcy. Serio. Znowu nic do mnie. Ale trudno się mówi. Prędzej czy później coś się znajdzie. Kasa, kasa, widzę kasę. I kasa. Dobra, wchodzimy. Skrzynia, a ja muszę znaleźć właśnie tego pana wyzwoliciela. A jeszcze nie mamy tego. Zbieramy. Co my tu mamy ciekawego?
Nic. Spisa. To też nie dla mnie. Sprzedaż, co najwyżej mogę ją dać. Dobra, zobaczmy, co w skrzynce mamy. O tak. Uch! Trochę tego wypadło niebieskiego. Ale pewnie nic się nie przyda. Szeroki topór, kościana tarcza, duża tarcza, wiekiera. Partyzana, kolcze buty. O, kolcze buty mogą się przydać. Nie unoszę już nic więcej. Ciasno się troszkę robi, ale to trudno. Wywalimy niepotrzebne rzeczy. Przede wszystkim otworzę sobie już portal, bo później się zawalę tym wszystkim. Aj. Nie udać. Tak. Buteleczki. Co my tam jeszcze mamy do wzięcia? Może tak. Szeroki topór, obroń, odinsowy łuk, kościana tarcza. Duża tarcza. Partyzana. Jeszcze większa. W sumie to bym to musiał zabrać. Będzie git. Czyli tak, wywalimy to. Partyzana, bo to najwięcej miejsca zajmuje. I coś jeszcze tu zmieściłem? Chyba nie. Wszystko jest większe. Chyba, że tu wywalimy jeszcze buteleczki. Sobie je wezmę w sumie, jak tutaj wrócę. No i bierzemy dużą tarczę. I mamy komplet. Potem zweźmiemy tylko łuk szeroki. No dobra. Zawsze coś tam będzie. No. Dobra, lecimy do lutkolem. Dobrze cię widzieć. Jak ci mogę pomóc? Kup ode mnie to wszystko, to mi pomożesz. Do sprzedaży. Do sprzedaży. I buciki. Jakie ja mam buty? Aha, ja mam żółte. Szybsze odzyskiwanie równowagi i poprawę odporność na ogień. No cóż, to szkoda. Bo to mają... Aha, obronę mają też gorszą. Łe. To po co mi to? W sumie tu mamy 1-3 od zimna, a tu 1-2 od zimna. To może zostawię sobie ten, a ten sobie sprzedam i będzie git. On jest droższy. No bo mniej miejsca zajmuje. Dobra, olać to. Lepiej chyba trochę więcej miejsca mieć. A, jeszcze nie wszystko. Coś tu zostało jeszcze, nie? Tak. No i wracamy. Wracamy, kończymy odcinek, bo już minął czas.
Nazbieram sobie tylko tutaj to wszystko jeszcze. Pyk, pyk, pyk. Mikstura leczenia, mikstura leczenia, mikstura leczenia, mikstura leczenia, mikstura leczenia. Mikstura leczenia. Mikstura wzmocnienia. Mikstura wzmocnienia. I to tyle. A z miksturami wzmocnienia to jeszcze zrobimy jedną rzecz. O ile się uda. Nie uda się. Bo muszę wywalić jednak. Te dwie rzeczy. Żeby to przenieść tu. Robić cyk i z powrotem ułożyć to wszystko tu. Kombinowanie, ale cóż. Jakoś trzeba sobie dawać radę, nie? Mikstura leczenia, mikstura leczenia. I tyle. No. To lajkujcie. Piszcie komentarze. Oglądajcie filmy, nie tylko te z Diablo, bo każde inne też mogą jakieś się tam znaleźć tytuły, które wam się spodobają, więc tam też możecie pisać. No i udostępniajcie, niech się kanał niesie, a będzie dobrze. Ja się z wami żegnam, miłego dnia życzę, cześć.